witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o nowościach, takich, które były na mojej wishliście, które w końcu przyszły. Na jedną jeszcze czekam, ale w sumie o jednej tak się zastanawiam, czy kupię ją, czy nie, bo trochę jestem tak średnio ni to na nie, ni to na tak. No ale dzisiaj przychodzę właśnie z trzema takimi zapachami, które właśnie goszczą na mojej tutaj etażerce i chciałabym Wam je przedstawić. Jak powiedziałam w zapowiedzi, w końcu przychodzę z odcinkiem z mojej wishlisty. Będą to trzy zapachy. Jeden jest w miniaturze, drugi jest nieoczekiwany. I powiem Wam, że myślę jeszcze nad dwoma zapachami, ale tak jak powiedziałam w intro, jednym jestem nie to za rozgoryczona, ale nie jestem ani na tak, ani na nie i nie wiem, co jeszcze zrobię z tą myślą. No ale przystępując, chciałabym Wam pokazać właśnie, z czym przychodzę. Pierwszym zapachem jest przepiękna edycja Eau de Parfum, tutaj w specjalnej takiej wykwintnej butelce. Zobaczcie, jaki fikuśna i w ogóle ta wstążeczka tutaj ze znakiem Yves Saint Laurent z roku 2016, za nim stoi Oliver Crisp, ale słuchajcie, to jest taki zapach, jakby interpretacja mody takiej nowej miłości, nowego podejścia do miłości. Główne nuty, słuchajcie, są bardzo takie właśnie truskawkowo, owocowe, bo są to też maliny, które ja uwielbiam. Jest też gruszka, którą ja wyraźnie czuję, czy kwiat pomarańczy, ale jest też jaśmin sambak, jest chiński jaśmin i kwiat pomarańczy z peonią i z piżmem. Bardzo uroczy taki zapach, bym powiedziała, sielski. Zgadzam się w 100%, że to jest właśnie taka interpretacja takiej wolnej miłości, wolnej od wszelkich uniedogodnień, ale taka bardzo intensywna, ale jak gdzieś widzę w tym zapachu, słuchajcie, podejście takie bardzo, bym powiedziała, niewinne, uwodzicielskie, ale właśnie takich młodych dziewczyn, które są oszołomione, albo właśnie takiej puppy love, czyli takiej pierwszej miłości. Takie jest moje zdanie. Przeuroczy zapach, gdzieś tam wiecie, ten chiński jaśmin i ten jaśmin sambak dodaje takiego drugiego dna, takiego pazura gdzieś, ale główna pierwsza nuta to są właśnie te maliny, porzeczki, w zasadzie nie porzeczki, a truskawki, przepraszam, no i ta gruszka, która ostatnio wszędzie jest w tych perfumach. Jest to bardzo solidny zapach, jest to woda Eau de Parfum, bym powiedziała, że jest bardzo twarda, ale trwała, przepraszam, nie twarda. Ale powiem Wam, że ta butelka jest przecudna. I właśnie jak dostałam tą edycję, bardzo się ucieszyłam, bo ogólnie mam sentyment do Mon Paris, ale ta edycja sprawiła, że aż poczułam takie właśnie ciarki, bo lubię takie specjalne edycje. Będzie pasowała do edycji tej słynnej szpilki Karoliny Herrery, którą mam właśnie też w takich różowym wydaniu brokatowym. Czemu nie? Nie wiem, czy któraś z Was ma tą edycję. Ona, powiedzcie mi, co o niej sądzicie, bo tak jak ja mówię, bardzo ma taki przeuroczy, dziewczyński, bym powiedziała, vibe. I gdzieś tam jest, tak jak mówię, ten pazur, który się wydobywa i jest taki intensywny, przypominający o tej intensywności w miłości, ale generalnie odczytuję go jako bardzo taki niewinny zapach, pełen takiej energii, radości, ale no, tak jak mówię, nadal nie jest to taki zapach, tak jak ja bym odczytywała bardzo zmysłowo, jak niektóre zapachy właśnie i samora. Kolejnym tutaj zapachem jest Miss Dior. Ja mam, słuchajcie, ja się nie mogę zdecydować na pełną odsłonę tego zapachu. Ja powiem Wam, wielokrotnie już kupowałam ten zapach i nie kupowałam. To jest piękna buteleczka, taka miniaturka, bo kiedyś się bardzo zbierałam miniaturki i kiedy mi zaoferowano do zakupu właśnie J'adore tego nowego, opowiedziałam, czemu nie, żeby się przesłać, żeby jeszcze raz przetestować. I słuchajcie, ten zapach jest bardzo oszałamiający. Ja Wam powiem, że ja byłam na początku, jeśli chodzi o ten zapach,
jeśli chodzi o trwałość, ale ja Wam powiem, ta trwałość, która przenika na papier, nawet na to zawinięcie, które tu ja miałam w środku tego zapachu i zawsze właśnie konsultantki sprayują ten zapach wszędzie, jest niesamowite, ja go wszędzie czułam, ten zapach, wszędzie kolosalnie czułam ten zapach, on był ze mną w sypialni, gdzieś na ręku, gdzie doznam tego zapachu, czy nawet tą torebkę, on jest wszędobylski. Ta nowa edycja oczywiście ma w sobie tą piękną różę Centifolie, ma takie nuty właśnie ta róża, bardzo miodowo, trochę pieprzowe, ale no, dla mnie trochę jest taka na pewno syntetyczna, nie wiem czemu, ale bardzo mocna. Takie właśnie, mówią, że to jest welwetowe ujęcie tej róży, no nie wiem do końca. Jest też właśnie, tam są konwalie, są peonie i oczywiście pudrowa nuta irysa. Ta pudrowa nuta i to, słuchajcie, nie mogę w ogóle otworzyć. Taka piękna jest, ale no, się tu, że tak powiem, z nią mocuje. Wam się mocowałam, ale otworzyłam. Źle do tego podeszłam. Jest to zapach przeuroczy. I nadal nie wiem, czy chcę pełnowymiarową butelkę. Trochę mi przypomina taki wykwintny proszek do prania. Nie wiem czemu. Gdzieś jest taka nuta, którą ja czuję czasem tu w proszku. Być może ten irys gdzieś tam jakby destyluje tą różę i ta róża jest taka bardziej pudrowa, ale ta pudrowość jest właśnie taka proszkowa. Nie wiem czemu. Bardzo trwały zapach. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba, że dostałam, teraz nie mogę jej zamknąć, no nic, proszę, że dostałam ten zapach i właśnie tą piękną buteleczkę. Myślę, że kupię, ale nie jestem do końca przekonana, czy ta proszkowość mnie gdzieś tam nie drażni. Powiem Wam tak, że ja po COVID-zie troszkę inaczej te zapachy rozpoznaję. Niektóre rozpoznaję tak samo, niektóre mają coś takiego drażniącego, że drażniącego, że ja nie po prostu nie jestem w 100% jakby zoblikowana, żeby je nosić, mimo że one mi się podobają na kimś. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Natomiast wydaje mi się, że jestem coraz bardziej na tak, żeby kupić. Ale w związku z tym, że mam tą piękną miniaturkę, pewnie ją poużywam i zobaczę, czy rzeczywiście to będą perfumy dedykowane mojej osobie. Następny zapach oczywiście przepiękny, J'adore. Ja już zrobiłam review tego zapachu, wersja Eau de Parfum bezalkoholowa, Parfum d'Eau. W przepięknej perłowej butelce, się powtarzam, przepiękny ten naszyjnik, w ogóle taki tak jak amfora. Powiem Wam, że urzekające są te perfumy. One będą pewnie gościć w wielu odcinkach, bo ja je uwielbiam od pierwszego niuchnięcia. Piękna edycja bezalkoholowa, dla mnie mega trwała, o prześwietnej projekcji, właśnie z tą nutą tego jaśminu, przepięknego, gloryfikowanego jaśminu, pełnego przepychu. W tym też tej chińskiej róży, którą ja lubię. Nie róży, przepraszam, a magnolii. Coś pięknego, piękne podanie i tak jak mówię, jak ją rozplacie, to ona ma taką konsystencję mleczka. Ja Wam jeszcze raz pokażę, ja pokazałam to dokładnie, zobaczcie, że to nie są tak jak perfumy sprayowane, tylko jakbyście miały, już wiem, jakbyście miały nektar, czyli taki nektar zebrany, skoncentrowany, który osiada właśnie na właśnie skórze, to tak właśnie prezentuje się ta nowa edycja J'adore. Gorąco Wam polecam. To są właśnie moje nowości. Czekam jeszcze na inną nowość. Prada Paradox, ktoś mnie pytał właśnie z Was o nią. Ja jestem na nie, nie kupię jej, chociaż była na mojej wishliście. Wyszły już perfumy Paco Rabanne Fame. Ja je wąchałam. Nie są to perfumy nietuzinkowe. Wydaje mi się, że coś mi przypomina, nie do końca jestem przekonana, czy chcę kupić, ale one były na mojej wishliście ze względu nawet na buteleczkę. Pewnie je kupię, czekam na dobrą tutaj ofertę. No i na pewno wkrótce też Wam przedstawię inne nowości, które zawitają. Albo może skupię się właśnie, żeby Wam przedstawić też wishlist, bo no czemu nie, mam swoją wishlist, nigdy jej nie przedstawiam.
może jesteście ciekawe, także coś takiego nagram. Za dzisiejszy odcinek Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania, do szerowania, do komentarzy. Bardzo je cenię. Pomóżcie rozwijać mój kanał. No i do zobaczenia, do następnego odcinka. A głupia, że po prostu nie wiedziałam, że tą miniaturkę, z którą ja się tutaj na wizji jakby szarmotałam, to po prostu ją odkręcacie. Zakręcacie, odkręcacie, a nie tak jak ja próbowałam pchać w jedną, w drugą stronę, mało nie zapsuł. Tak.